No i powiedziałabym, że mieliśmy spokojną noc, gdyby nie te dwa kampery, które przyjechały koło drugiej w nocy. Pięknie tutaj, ale tak strasznie wieje, no, że niestety chyba musimy jakiegoś innego miejsca poszukać. Nie, stwierdziliśmy, że nie będziemy tutaj tak spać po prostu. Słuchajcie, zobaczcie, ja ręką mogę dotknąć tego drugiego kampera, a tamten jest niewiele dalej. Jest napisane, czego tutaj nie wolno, że nie ma ratowników tutaj, nie wolno kampingów, nie wolno ognisk, nie ma toalet, nie wolno z psami wchodzić, prawda, samochodami jeździć, nic nie wolno po prostu, nie? No a tutaj pięknie stoi sobie samochód z przyczepą kampingową, a my jesteśmy tam. A wczoraj było tutaj parę osób na spacer z psami. Jechaliśmy do takiego fantastycznego miejsca, które poleciła nam Gosia, którą poznaliśmy wczoraj. No piękne to miejsce, ale jak widzicie już zaszło słońce, ale tutaj jest ładnie to jeszcze oświetlone, więc widać, no fajne, bardzo fajne. Zobaczymy, czy gdzieś tutaj możemy zostać na noc. Tam widzimy jakąś drogę do góry, pójdziemy na spacer. Tu jest taki wielki parking, no tak teoretycznie to nawet tu można by było spać, a tam jest morze. Ale w sumie to jesteśmy w środku miasta, takiego małego miasteczka. No ale piękne te formacje, nie ma tego dużo. Takie podobne w Iranie żeśmy widzieli, tylko w no, większej skali po prostu, a tutaj tak troszeczkę. O, tutaj sobie staniemy na tym placyku. Tutaj może nie jest tak ładnie, jest ładny widok na miasto, tu jakiś gruz. Ale poza tym jest czysto, generalnie rzecz biorąc. I spokojnie. No i nie stoimy przy ulicy, zawsze już jesteśmy schowani troszeczkę, będzie dużo sympatyczniej niż tam stać na parkingu na ulicy. Pełna konspiracja, niedźwiedź jedzie na zgaszonych światłach. No, trochę jeszcze musisz do przodu. No i jest. Kolejne miasto z telewizji, które chcieliśmy zobaczyć, to jest Alicante. Może właśnie też znacie z takiego programu A Place in the Sun, gdzie ludzie poszukują domów, chcą się osiedlić w Hiszpanii. I właśnie Alicante jest jakby najczęściej wymienianym miastem, że ktoś był tutaj w Hiszpanii, był w Alicante i zakochali się w tym miejscu. I bardzo chciałam zobaczyć właśnie to miejsce, czy faktycznie jest warte. I muszę wam powiedzieć, że tyle co żeśmy weszli do miasta i już odpowiem tak. Tutaj właśnie jest taki główny plac z ratuszem, bardzo ładny, spokojny, o wiele spokojniejszy niż przed chwilą tam byliśmy na tej jakby promenadzie. Ludzie sobie jedzą w restauracjach, no pięknie. W ogóle muszę wam powiedzieć, że wiecie co, Hiszpanie wyglądają na takich spokojnych, zrelaksowanych ludzi i szczęśliwych. Robią wrażenie szczęśliwych ludzi. Thank you.
Tam u góry jest zamek świętej Barbary, jak dobrze pamiętam. I tam można wejść schodkami, dojechać autobusem albo jest winda. Musimy tylko znaleźć, gdzie jest wejście do tej windy. Przed nami Bazylika Świętej Maryi. Zobaczcie, jakie tutaj mają ładne rulety. Bardzo fajne. Jest dużo ładnych budynków. Niektóre może są trochę mniej okazałe, ale generalnie jest bardzo przyjemne miasto. No i mamy. Ciekawe, ile kosztuje taka przyjemność. Zaraz zobaczymy. 2,70 pokazuje, ale jest znak, że nie wolno z psami. Ciekawe, czy nas pani wpuści. No i okazuje się, że z psem możemy tylko wtedy, jeżeli będzie w torbie, nie? W jakimś nosidełku. My właśnie parę dni temu kupiliśmy, ale jest w samochodzie. No i co, idziemy? Do auta i z powrotem? Nie. No to co robimy? No to sama pojadę, jak ci się nie chce. No nie, nie idę do auta i z powrotem. Rany, jak ja kocham stare kamienie. Wiecie co, jak ja widzę takie ściany, to ja już jestem szczęśliwa po prostu. Super. Ja nie będę wchodziła do środka, do zamku, tylko na dziedziniec. Wyczytałam, że dziedziniec jest bezpłatny, tak więc to sobie chcę zobaczyć, ale tutaj całkiem fajnie już można poczuć atmosferę tego miejsca, tak więc polecam jak najbardziej. Wyobraźcie sobie, że tutaj na górze widzę osoby, które są z pieskami i nie widzę, żeby miały takie specjalne, wiecie, torby. No, gdzie te psy schowali? Chyba, że do tej małej torby, którą tam pan ma na ramieniu. No i to właśnie taka cała Hiszpania jest. Wiecie, kurczę, są przepisy, których nikt nie przestrzega, nie? Te znaki zakazu, tak jak dla kamperów i na plażach też są znaki, że nie wolno z psem wchodzić i oczywiście wszyscy wchodzą. Ale nie będę się denerwować, idę zwiedzać. Tutaj na górze otwarte są różne pomieszczenia i to jest bezpłatne. Można zobaczyć różne porcelany i jakieś wykopaliska, tam widzę dalej. Dzisiaj nie jest najlepsza widoczność, ale i tak widać w tle majestatyczne góry, które otaczają miasto. No, piękna okolica, bardzo duże miasto. Ja nie spodziewałam się, że Alicante jest aż tak ogromne. No, powiem wam, że bardzo mi się podobało, naprawdę jest co oglądać, można liznąć historii i piękne widoki, naprawdę zapierają dech w piersiach, naprawdę warto. No i za 2,70 to w ogóle nie ma się co zastanawiać. We'll be right back.
daktyle, słuchajcie, na ulicy, bo tutaj jest palma daktylowa. No, kurczę, aż ślinka leci, no ale głupio zbierać, nie? No to trudno. Nie, jest, stoi samochód z przyczepą. Nie ma internetu. Nie ma internetu. Ale jakie ładne miejsce. No nie jest złe. No bardzo fajne miejsce, piękna plaża. Faktycznie, no jest tam kamper, jak widzicie, ale no plaża jest taka duża, no bez przesady, tyle tu swobody, a za mną są dwie piękne jeszcze drugie plażyczki, gdzie tam się nie da, znaczy da się przejść, ale no nie da się już wjechać, bo jest za wąsko, nie? Ale no kurczę, takie miejsce i woda jest fantastyczna, co oczywiście nie widać, bo nam tutaj świeci słońce, ale to nie szkodzi. Nie ma internetu, trochę niedźwiedź jest zawiedziony, bo czekamy na wiadomość, kiedy przyjdzie karta, ale nie szkodzi. Jedną noc przesiedzimy, a potem możemy jechać dalej. No, nie wiem, czy tędy przejdziemy. Chciałam wam pokazać te dwie plażyczki. Ale, no jak widzicie, tak, tutaj jest klif i tutaj jest ta jedna plaża, czyli my stoimy tam na tej dużej plaży, a tutaj jest jedna mała plaża, a tam za klifem jest druga plaża. Chciałam tam przejść, ale no, nie wiem, chyba się nie da. No nasza koza to da radę, no pewnie. Jeśli wam się podoba, zostaw komentarz. Niech się baba cieszy. Jest napisane, czego tutaj nie wolno, że nie ma ratowników tutaj, nie wolno kampingów, nie wolno ognisk, nie ma toalet, nie wolno z psami wchodzić, prawda, samochodami jeździć, nic nie wolno po prostu, nie? No a tutaj pięknie stoi sobie samochód z przyczepą kampingową, a my jesteśmy tam. A wczoraj było tutaj parę osób na spacer z psami i jeden pan nawet był taki rozmowny, wiecie, żeśmy się go zapytali, jak to się ma z tym wchodzeniem z psami, bo on był z psem, a on mówi, nie, nie, tutaj po prostu, wiecie, to tylko w sezonie, nie? A po prostu poza sezonem to nikogo nie obchodzi, mówi, ale lipiec, sierpień to faktycznie nie można. Że faktycznie tak jest. Tak jak wspomniałam wcześniej tam już na którychś filmach, że to dla nas taka trochę nowa jest sytuacja i jakby oswajamy się z tym, bo no nie jesteśmy przyzwyczajeni. Podróżujemy już 2 lata i śpimy na dziko, ale po prostu no nie zdarzało nam się do tej pory, no poza Chorwacją, ale to zaraz powiem, nie zdarzało nam się do tej pory spanie tak na zakazach, nie? W Chorwacji tam też jest kategoryczny zakaz i na pewno żeście słyszeli, ludzie dostają mandaty, ale tam to naprawdę jak staniesz, to zaraz przyjadą, więc po prostu musieliśmy się chować. My w Chorwacji byliśmy tylko 2 tygodnie, bo po prostu jechaliśmy tranzytem do Albanii, no ale gdzieś trzeba było się zatrzymać i nie było to komfortowe i naprawdę nie polecamy takich krajów.
Chciałam Wam jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, bo być może ktoś mało podróżuje i na przykład naogląda się za dużo obrazków i może przyjechać w takie miejsce jak tu, na tą dziką plażę i trochę się rozczarować. Tu na tej plaży jest taki ciemny piasek. On ładnie wygląda na zdjęciach, ale właśnie na pierwszy rzut oka może nie być taki estetyczny. Co więcej, z morza wyrzuca tutaj takie no, różne gąbki są, tak, naturalne, tak? Jakieś części roślin, tak? Bo akurat w tej zatoce jest bardzo dużo roślin i to po prostu morze wyrzuca wszystko na zewnątrz, tak więc mimo to, że plaża generalnie są jakieś małe tam jakieś części plastiku tu i ówdzie, jakiś tam styropian, ale tego nie ma dużo, więc nie uważam tej plaży za jakąś zaśmieconą, ale tak jak mówię, dla kogoś może się wydawać to na pierwszy rzut oka takie nieestetyczne i czasem się trzeba po prostu jakby przestawić. Tutaj jest inny kolor piasku, widzicie, jeszcze taki ciemniejszy. I tu znowu mamy właśnie gąbka jest, tak? Tak więc trzeba się przestawić. O, nawet spróbuję. Widzicie, jakieś tu malutkie kawałeczki śmieci są, tak więc nie ma tego dużo. Tu jakiś paragon ktoś zostawił. Ale poza tym piasek jest czyściutki, więc generalnie jest czysto. Muszę wyjść do drogi i pokazać tutaj, zobaczyć czy nic nie jedzie, bo taki wyjazd tutaj jest, że prosto na drogę. Tak więc trochę niebezpiecznie. Nie, w sumie jest taki mały ten, ale to nie było widać z dołu. Coś słychać? Jedzie? Nie, nie. Jedzie tam samochód. I tu będziemy jechać. Poczekajcie, tu się muszę poprawić. No, pięknie tutaj, ale tak strasznie wieje. No, że niestety chyba musimy jakiegoś innego miejsca poszukać.
przywiozą dla Was pomidory i różne inne warzywa i to po prostu kilometrami się ciągnie. I pracują biedni ludzie z Afryki. Nie wiem, czy żeście kiedyś oglądali, ale polecam takie programy właśnie o emigrantach, którzy jadą do Europy jak do Eldorado, a tutaj niestety trafiają na takie plantacje. Kurczę, nie ma nic gorszego niż szukanie noclegu po nocach. Dzisiaj mieliśmy taki ciężki dzień, bo w sumie to... właściwie od rana szukamy miejsca do spania, no po prostu jakaś masakra. A potem żeśmy jeszcze szukali karty SIM, bo chcieliśmy doładować naszą kartę i okazało się, że to jest niemożliwe. I normalnie ja po prostu nie wiem, nie mam już siły. No i skończyło się na tym, że znaleźliśmy takie miejsce, które, no co mam Wam powiedzieć, no nie było najgorsze, ale no trudno to uznać za dobre miejsce do spania, ale już nie było wyboru. Tam jest autostrada, lecą u góry samochody, no a my tutaj przy jakiejś na uboczu jakiejś tam drogi, droga no nie wiemy dokąd prowadzi. No było spokojnie, nie wiało, mieliśmy dobrą noc, no ale nie jest to miejsce, w którym chcielibyśmy zostać dłużej. No i dosłownie 2 minuty drogi od tego miejsca, w którym żeśmy spali, to tu mamy, widzimy wjazd na plażę i spokojnie byśmy mogli tutaj spać, no ale skąd wiesz, no po prostu po cienku to nic nie można znaleźć, jest bardzo trudno, nie widać tych dróżek. A teraz jak żeśmy stamtąd wyjechali, no to jak byk, wielka droga, no cholera jasna. No to nie jest najładniejsza plaża może. W ogóle to morze tutaj takie brzydkie jest. Brzydka woda, brzydka plaża. Ale to fale, wow. Ale nic to, dzisiaj mamy cały dzień, więc będziemy szukać, aż znajdziemy jakieś fajne miejsce. Rosną dla Was ogórki, pomidory, papryki i różne inne warzywka. Takie zagłębie jest po prawej i po lewej tak naprawdę rzecz biorąc. O, tutaj trochę lepiej widać. Pełno tego tutaj po prostu jest. Muszę Wam powiedzieć, że to jest taka Hiszpania, której nie zobaczycie w jakichś folderach albo no, programach turystycznych, które zapraszają do Hiszpanii. Może nie widać tutaj wszystkiego dobrze na filmie, bo to na filmie często wszystko ładnie wygląda, ale no biednie tu jest. Biednie, brudno. Takie slumsy hiszpańskie dosłownie.
zatrzymaliśmy się tutaj w tym zjawiskowym miejscu, żeby zjeść śniadanie, bo tam jakoś nie bardzo nam, wierzcie, no, odpowiadało. Po prostu zwinęliśmy się szybko i przyjechaliśmy gdzieś, no, napawać się widokami. Wiecie, ostatnio właśnie ja nie nagrywam za dużo tam, jak ja gotuję czy coś, bo w drodze to wiecie, to tak się na szybko po prostu nie ma czasu tam ustawiać. Teraz po prostu jak zwykle zrobiłam sobie sałatkę i zjem sobie ją z serkiem i po prostu jem ser, wiecie. Ta droga tutaj wzdłuż wybrzeża jest fantastyczna. Jakbyście jechali, to poprowadzi was nawigacja autostradą. Nie jedźcie autostradą, tylko drogą nad samym wybrzeżem. Tam jest przepiękna zatoka, po prostu przepiękna, ale nie ma do niej dojścia. Ale no, cud miód malina i woda jest piękna, czyściutka. Normalnie taką, jakby człowiek chciał, aż się chce wskoczyć do tej wody. Bela, chodź tu tam. Nie idź tam. Bela, chodź tu. No co ty? No nie wygłupiaj się. Oj, zawału dostanę zaraz. O rany, ten teren jest tak zabudowany, wiecie, że naprawdę jest ciężko coś znaleźć i jedyne co znaleźliśmy, no to tutaj taki parking, gdzie jest w środku takiego małego miasteczka, no i tak normalnie musimy jak cholera, jak na kempingu po prostu, buda do budy, bo nie ma wyjścia. My tu potrzebujemy trochę miejsca, żeby rozłożyć namiot i no trudno, no jedną noc wytrzymamy, a potem zobaczymy, ale musimy tutaj przeczekać co najmniej do poniedziałku, tak w sumie, a dzisiaj jest piątek. No, kawałeczek jest tej plaży, nie ma tego dużo, taka wąziutka jest. No i wszędzie są budynki, po tej stronie za mną, no po prostu dookoła, no wszędzie. Stwierdziliśmy, że nie będziemy tutaj tak spać po prostu. Słuchajcie, zobaczcie, ja ręką mogę dotknąć tego drugiego kampera, a tamten jest niewiele dalej. Też jest dużo kamperów, ale jakby nieco spokojniej. No i co mam powiedzieć? Rozkładamy się tutaj, czyli o tak, to mniej więcej wygląda. Ten parking jest taki duży, jak widzicie, więc jest dużo miejsca. Są kampery, ale nie jest tak, że dotykam czyjejś ściany, nie? Tutaj jest jakiś tam osobowy samochód, który mamy nadzieję, że po prostu sobie pojedzie do domu na noc. No i co? Voilà. Chata jest. Dobra, chodź Bela, chodź, chodź i dzień. No i powiedziałabym, że mieliśmy spokojną noc, gdyby nie te dwa kampery, które przyjechały koło drugiej w nocy. No tak trzaskali drzwiami, słuchajcie, wszystko wyciągali, ale to nic. Wiecie, no ja rozumiem, każdy musi się ustawić i tam pójść spać, ale oni po prostu sobie rozłożyli stoły tutaj pomiędzy tymi swoimi kamperami i sobie zrobili biesiadę. I tak do 4:30. A potem, jak już oni wreszcie poszli spać, to tutaj ten kamper, który był tu wczoraj, przyjechała jakieś, nie wiem, jakieś dwie laski przyjechały. No chyba, no kobiece głosy słyszałam, wydaje mi się, że dwa. I tutaj na tej ławeczce, słuchajcie, one sobie urządziły party. Puściły sobie muzykę
i Heja sobie gadały, chichrały i po prostu no, no i co zrobisz? Nic nie zrobisz. No, ale poza tym wszyscy inni ludzie, którzy tutaj spali w tych kamperach, niektórzy śpią w samochodach, no byli po prostu spokojni. Morze, jak widać, też jest spokojne. Wschód słońca. Ale nic to. Bela ma koleżankę i po prostu super. No, będzie dobrze. Dzień zapowiada się pięknie. Pierdziu, ale kurwa dałam dupy. To znaczy nie dałam dupy, wiecie, tylko... Znaczy wiecie o co chodzi, nie? Tylko po prostu przyjechaliśmy na stację i niedźwiedź się no, zatankować i on mówi, no to daj kartę. I kurwa, wiecie. Ja po prostu, mnie teraz oświeciło, że ja kartę zostawiłam na stacji.